Okej, okay, mam nadzieję, że mnie słychać. Dzień dobry wszystkim. E, nazywam się Tomek Janczewski. Mam przyjemność e, porozmawiać z wami, opowiedzieć wam o e, 365 dniach cyberwojny, czyli jakie ataki przeżył mój serwer w ciągu ostatniego roku. E, tak naprawdę to, o czym będę mówił, albo inaczej celem tego, tej, tej prelekcji, jest trochę zmiana waszego podejścia do postrzegania security i do zajmowania się security jako takim. Czyli tak naprawdę moim celem nie jest przedstawienie Wam konkretnych narzędzi, chociaż takowe będę prze, przedstawiał, nie jest. Opowiedzenie, jak chronić serwery javowe, prawda, czy jak Spring Boota zabezpieczać, bo to na pewno bardzo dobrze wiecie. Natomiast bardziej chodzi o to, że Security jest wplecione w naszą taką programistyczne, w nasze programistyczne podejście do, do tworzenia, do dostarczania jakości. E, kilka słów o mnie. Od 18, już prawie 19 lat jestem programistą. Przeszedłem przez te wszystkie szczeble od tam juniora do architekta przez tyle czasu z bardzo dużą ilością moich projektów spotykacie się na co dzień, jak tam zabieracie ubezpieczenia i tak dalej. Natomiast to nie, jest, to nie jest najistotniejsze. Jeżeli ktoś po wykładzie będzie chciał, czy to tą prezentację, ja bardzo chętnie dzielę się wiedzą, czy też będzie miał jakieś dodatkowe pytania, piszcie, ja śmiało odpowiadam, może niekoniecznie w tej samym, tym samym dniu, ale na pewno odpowiadam, nie? Także, także i slajdy mogę udostępnić, nie ma problemu. Na początek, zanim zaczniemy moją opowieść, przejdziemy trochę do statystyk, czyli co tak naprawdę się działo. Ja celowo nie, nie prezentuję pod jaką domeną chodzi ten, ten serwer, gdyż on dalej chodzi. To jest takie spring, -bootowe, spring bootowy, standalone serwer zdokeryzowany dodatkowo i Połączony razem z Hanej Potem. O Hanepotach zaraz opowiem, co to jest i jak to, jak to się dzieje. Ideą jest taką, żeby właśnie nie zakłócić tych badań, bo ponieważ za rok będę miał dalej te statystyki, prawda? Także aktualne, więc stąd też na, w ramach tej konferencji nie podaję tego URL-a. Natomiast każdy może postawić sobie taki serwer samemu. nie? Ale zacznijmy do statystyk, bo to jest najfajniejsze i to jest coś, co, co wydaje się być ciekawe. Także, tak jak mówiłem, serwer udaje małą firmę, jest postawiony na Javie, prawda? no i dodatkowo ma spięty hany pod, który ma wychwytywać właśnie takie ataki na niego. Nie? I teraz tak, w ciągu ostatniego roku... Przydarzyło mi się 756 tysięcy ataków, no, pewnie teraz jest odrobinę większa ta liczba, natomiast w granicach takiej liczby oscyluje, z 31 tysięcy unikalnych ajedników. I teraz e, pytanie takie, kto zdaje sobie sprawę, że pisząc aplikację i wyż, wystawiając ją na produkcję, ja przez bardzo długi okres czasu, gdy byłem znaczy ale jestem deweloperem, dalej piszę kod. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy, że zwykły serwer w małej firmie może być tak bardzo atakowany. Nie? Także wystawienie go na publicznym IP-ku, bez względu czy to jest chmura, czy to nie jest chmura, okazuje się, że, że aż tyle jest prób. Wtargnięcia, także rzeczywiście te logi, o to są akurat logi z, z i Pota, e, e, zawierają dużo takich przypadków. Natomiast samych aktorów 32 tysiące no to jest już kwestia dyskusyjna, czy to jest dużo, czy to jest mało, prawda? Jeden powie, że dużo, inni powiedzą, że, że mało. E, jak to się rozkłada geograficznie? No tutaj nie będę odkrywczy dla was. Rozkłada się to po całym świecie, ale to też wynika z tego, że są VPN, y są różne technologie zmiany tego adresu IP, prawda? Czyli raczej, raczej no też rozkłada się to, rozkłada się to raczej całościowo, jak, jak statystyka mówi. Natomiast są takie główne obszary, które moglibyśmy zidentyfikować, prawda? I teraz. Ten serwer udaje polską małą firmę, nie? więc też nie ma zainteresowania na przykład infrastrukturą krytyczną, prawda? Stąd też te statystyki też mogą być trochę inne. Co ciekawe, jak, ponieważ tip, od którego używam, o którym zaraz będę opowiadał, ma możliwość podpięcia się pod GeoIP. To jest taka baza danych, gdzie możemy sobie wyciągać z takich logów normalnych, jak, jak Nginx na przykład wypluwa, z takich plików log możemy sobie na podstawie IP-ka tego klienckiego wyciągać właśnie geolokalizację. Okazało się, że tu nie było dużego zaskoczenia. Iran, Rosja, prawda? Gdzieś tam Chiny, Indie i Wietnam. Wietnam to raczej pojawiło się coś okazjonalnie w tym roku. Natomiast ta, ta trójka, Iran, Rosja i Chiny, no to nie jest to dla nas zaskoczeniem, prawda? Wszyscy wiemy, co się dzieje na Ukrainie, stąd też polskie firmy raczej są targetowane. Iran też, wiadomo. Zastanawiałem się chwilę nad, in, nad Indiami. I, Korzystając z uprzejmości, że na Akademii Marynarki Wojennej y, mam możliwość porozmawiania z ludźmi zajmującymi się tam w certach. Takimi rzeczami. Okazuje się, że Indie po prostu są bardzo dużym rynkiem i stąd też cokolwiek nie robią hinduscy hakerzy, ich jest po prostu dużo. Stąd też bierze się też ta liczba. Nie? Ja tutaj raczej nie upatrywałem specjalnego zainteresowania polskim, polskim sektorem MŚP przez, przez Hindusów. Natomiast rzeczywiście zobaczcie, że, że raczej te statystyki są takie, jakbyśmy się spodziewali. Nie? I teraz to jest slajd, który. Najbardziej mnie rozczarowało w tym rocznym badaniu, bo wiecie, ja tak zaczynając te badanie jako programista, prawda? Myślałem, że tam z drugiej strony będę miał tego strasznego hakera, prawda? I będę w stanie mu tam e, jakoś e, zobaczyć, jakie techniki, jak on mnie tam atakuje, prześledzić sobie te requesty, bo oczywiście dodawałem sobie id prawda? E, e, do każdego requestu, żeby móc zobaczyć, co tam jest wysyłane, prawda? Zobaczyć jakieś ataki, nie wiem, na, na e, moje e, biblioteki, czy coś w tym stylu, prawda? Już byłem pełen że tak powiem, zapału i okazało się, że w większości tych ataków nie ma Człowieka. Niestety e, okazuje się, że e, pomimo tego, że IP Reputation to jest taki kolejny e, ciekawy, e, ciekawy dostawca informacji na temat danego IP. Tam się wysyła do niego IP, prawda? tam jest ładne rest API, e, i dostajemy informacje, czy jest on w ogóle zidentyfikowany, czy nie jest zidentyfikowany. No Co się okazało? Okazało się, że że no niestety, w ciągu roku nie, nie trafiłem na takich żywych hakerów, że, że raczej atakowały mnie albo skrypty, albo jakieś skanery masowe, takie skanery, jak, jak każdy może uruchomić, jak uruchamacie Snyka, prawda, i tam jest taki skaner, żeby tam przeskanować ten wasze zrobić dynamiczną analizę, no to takie skanery też odpowiednio zmodyfikowane mnie atakowały, raczej były to buty, crawlery, nie było, tam, nie było tam raczej takich ludzi prawdziwych, co ciekawe tutaj na samym dole, może to słabiej widać, natomiast opowiem, jest coś takiego jak Tor Exit Node. Nie? Czyli że to są, jak wiecie, jak działają TORY, prawda? Czyli że to jest ten onion routing i to ten to, EXIT node, to jest ten ostatni node z, z, z TORA, prawda, który po prostu już bezpośrednio wysyła requesty do mojego, do mojego serwera. I co się okazało? Ja przez chwilę na uczelni zastanawiałem się, dlaczego, dlaczego ten TOR jest taki niski, taki, tak, tak nisko w, tym, w tych statystykach ataków. No i oczywiście, jak to ze studentami, prawda, spróbowaliśmy zrobić tak, przeprowadzić na uczelniany serwer taki atak. I co się okazało, słuchajcie, że tor jest bardzo niestabilny do takich ataków, że e, jeżeli byście na przykład w swoich, w swoich aplikacjach starali się eliminować, bo IP-ki torów wychodzących z węzłów toru, tora tych wychodzących jest dosyć łatwo, z, dosyć łatwo zidentyfikować, to okazało się niestety, że. Tor jest bardzo niestabilny i bardzo dużo tych requestów po prostu dostaje timeouty gdzieś po drodze na etapie sieci, stąd też jego wykorzystanie do atakowania serwerów jest totalnie bezużyteczne albo bardzo bezużyteczne. Stąd też właśnie ten tor tak rzadko się pojawiał. Natomiast w większości przypadków są to zidentyfikowane adresy IP, które, które po prostu są jakimiś przejętymi, przejętymi komputerami. Co ciekawe, infrastruktura chmurowa, bo też pokusiliśmy się o to, żeby... Pokusiłem się o to, żeby sprawdzać, to okazuje się, że większość raczej nie, są to, nie jest to infrastruktura chmurowa typu AWS, prawda, czy aż, raczej są to takie maszynki metalowe. Nie? No dobra, ale jak gdyby idąc dalej, co było atakowane, i tutaj też kolejne rozczarowanie, którego przez ten rok badań, na które natrafiłem. Nikogo nie interesowały moje biblioteki, e, nikogo nie interesowało w ogóle e, to czy ja tam mam Tomkata, czy ja tam mam J Bossa, e, czy w ogóle co tam jest pod spodem. Nie? E, znaczy ja zaraz wytłumaczę, dlaczego ich to nie interesowało, bo to też jest dosyć ciekawe. Natomiast bardziej to, co ich interesowało, to były, zobaczcie, porty w stylu 4, 4, 5, 14, 33 i dopiero na trzecim miejscu mamy 4, 4, 3. Nie? Także co, raczej, raczej to nie były takie porty związane typowo z wystawioną aplikacją, którą, którą wystawiałem, a raczej, raczej były to takie ogólne porty. I teraz co się okazało? E, najbardziej atakowany był ten port SMB. E, zaraz wyjaśnię dlaczego. Potem SQL Server, prawda, HTTPS. Ten 81 to jest taki. Ze znakiem zapytania, bo to by wyglądało tak, jakby ktoś szukał tych wychodzących no Tora tu podejrzewałem, że tu może chodzi o jakieś mapowanie, prawda, mapowanie serwera, czy on tam przypadkiem nie jest gdzieś toru uruchomiony, natomiast w większości przypadków zobaczcie, że to są usługi raczej związane z SQL-em, no ten HTTPS się pojawił dopiero na, na trzecim miejscu. I teraz zacząłem się zastanawiać, dobra Tomek, ale dlaczego, nie, dlaczego, dlaczego nikt nie szukał, nie szukał Prawdziwego tego serwera, który został wystawiony, tylko raczej, raczej w ten sposób. Raczej były to te usługi. Teraz co się okazało? Okazało się, że były dosyć istotne CVE wystawione. CVE dla osób, które nie wiedzą, wiadomo, po to chodzimy na konferencje, żeby się czegoś dowiedzieć, to są takie opisy błędów związanych z, z podatnościami bezpieczeństwa, prawda? Tam tych bas jest więcej niż tylko CVE, no ale CVE jest najbardziej znana. I okazało się, że no, oni celowali w dosyć problematyczny, problematyczną podatność związaną ze zdalnym wykonaniem kodu w Windows SMB. Nie? I przez to, że w to właśnie celowali, no to większość tych ataków była nakierowana, co też wskazuje na to, że raczej wystawiając nasz kod na produkcję, raczej. Będziecie spotykali się z, z, ze skryptami i z automatami, nie? Także to trzeba brać pod uwagę i właśnie dlatego ważne są takie projekty jak o dependency, czek, czy SNYK, żeby, żeby sprawdzać, czy nie macie tych podatności, bo na pewno na produkcji ktoś wam to sprawdzi. Nie? I druga rzecz, ten SQL Server też okazało się, że jest zdalne wykonanie kodu, nie? podatność. I teraz to też mnie skłoniło do takiej refleksji, że okej, okay, jednak to nie jest tak, że interesują ich wszystkie podatności, tylko raczej interesują ich te podatności, które rzadko się zdarzają, no bo zdalne wykonanie kodu rzadko się zdarza. Natomiast jeżeli już się zdarzy, no to kompromituje cały system. Nie? Stąd też zawsze ten jest ono oznaczone jako duże ryzyko, tym high risk, nie? że przez to, że rzadko się zdarza, ale jak już się zdarzy, no to kompromituje cały system, stąd też oznacza się to jako, jako właśnie wysokie ryzyko. Tutaj wrzuciłem jeszcze wam dwa slajdy, które też są ciekawe, a propos tego, jak, jak używane są hasła. No bo tak pomyślałem sobie, dobra, skoro nie atakują podatności, prawda, nie atakują mi Serwera w kontekście technologii, to może chociaż jakoś dopasowują słowniki. Ja pokusiłem się, żeby zrobić sobie taki wyciek. Są specjalne strony, gdzie można wklejać wycieki z haseł. Chciałem sobie zobaczyć, jak, jak to się od, odwzorowuje. Na, na prawdziwe ataki. Co się okazało? Okazało się, że totalnie to ignorują te skanery, co też jest poniekąd z jednej strony trochę przykre, jako ba dla badacza, ale z drugiej strony też pokazuje dla dewelopera, na co się przygotowywać, że raczej są to standardowe hasła w stylu SA, prawda, domyślne hasło z. Windowsowej z SQL serwera, jakieś root, admin, prawda db, user, web, czyli to są, to są te loginy, które były, w, 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 w które złapał mój Honeypot, który robił, e, e, udawał stronę logowania. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o, e, o hasła, bo wiadomo, że login i hasło było tą parą, która była Pana, to też tutaj nie, były, nie było żadnych wycieków, a raczej były hasła domyślne, nie? Co, co też wskazuje na to, że e, raczej w naszych serwerach nie, nie mamy przeciwko sobie... E, e, t, e, targetowanych ataków, nie? przygotowanych specjalnie, a raczej mamy po prostu puszczony skaner z domyślnymi hasłami skali Linuxa, nie ma tutaj jakiejś dużej złożoności. Co więcej, to nawet nie są hasła gdzieś tam zrobione statystycznie z wycieków, tylko to są takie hasła najpopularniejsze, prawda? Także tak to, tak to wygląda. E, OK. E, tutaj, t o którym zaraz powiem, ma jeszcze taką możliwość, żeby e, filtrować podatności, które były atakowane względem e, właśnie ID i wylistowywać. To, to dodałem, żeby e, żeby e, żeby e, żebyście też zobaczyli, że jest coś takiego możliwe. Dobra, ale teraz tak powiedziałaś mógłby zapytać Tomek, dobra, powiedziałeś o tych Honeypotach, to czas byłoby przedstawić, o co, o co chodzi. Nie? Honeypot to jest, w ogóle koncepcja Honeypotu polega na tym, że mamy swoją aplikację, piszemy ją, nieważne w jakim języku, to, to akurat jest mniej istotne, i obok tej aplikacji również wstawiamy coś, co, co udaje nam tą aplikację i zbiera ten ruch. Malicious, nie? czyli ten, ten ruch podejrzany, prawda? dzięki temu możemy jesteśmy w stanie analizować sobie ten ruch. Teraz, jak gdyby, Honeypot nie jest linią obrony sam w so, samą w sobie, nie, czyli dalej potrzebujecie tego Spring Security, dalej potrzebujecie jakiegoś Attribute Based Access Management czy Role Based Access Management, jakkolwiek tam macie podejście, dalej potrzebujecie Web Application Firewall, to wszystko to jest dalej potrzebne. Nie? Natomiast Honeypot ma za zadanie powiedzieć wam coś więcej na temat waszych atakujących. Czyli ma przede wszystkim pokazać wam wektory ataku. Oprócz tych wektorów ataku ma za zadanie pokazać wam podatności, które ktoś szuka na waszym serwerze. To, co widzieliśmy. No i przede wszystkim uzmysłowić skalę tych ataków, prawda? Że jeżeli ta skala się zmniejsza, to znakiem tego, że coś jest nie tak, nie? Z tą naszą, z tą naszą aplikacją. Ale ja pokusiłem się o więcej, o więcej takiej refleksji, poszukiwania materiałów, jak wygląda nasza jawowska aplikacja widziana oczyma hakera, nie? czyli takiego gościa, który, który ją atakuje. I teraz okazuje się, że wiecie co? Wcale, jeżeli mamy taką produkcyjną aplikację i puścimy ją przez te wszystkie... Continuous Integration, prawda? Continuous Delivery, wrzucimy na skanery, które wychwycą nam te podatności. Okazuje się, że tam wcale dużo tych informacji o tej naszej aplikacji nie ma. Co ciekawe, Dobra, możemy mieć headery, bo coś takiego również wykorzystuje się w nakierowaniu tego wektora ataku, prawda? Czyli chcemy poznać, tak jak nas interesują nas ataki, tylko i wyłącznie na stos technologiczny Java, mnie nie interesują ataki na .neta, prawda? Stąd też ja jako header w moim honeypocie wrzucam serwer, na przykład tam kojot, prawda? Czy, czy jakikolwiek inny serwer związany z z, z Javą, nie? Drugą, drugą rzeczą, którą można nakierować właśnie na tego naszego przeciwnika na, na w naszym Honeypocie jest zrzucanie jakiegoś stack trace. Na przykład bierzemy sobie URL-a servlet, prawda, czy jakiś tam indeks JSP chociaż chyba JSP to już się nie programuje, nie? W JSP, przynajmniej mam nadzieję, że już nie piszecie tego, ja jeszcze byłem w tych czasach, że się pisało w JSP. E, więc e, i rzucamy jakiś stack trace'em takim typowo jawowskim, nie? Co ciekawe, często można wyszukiwać po JSessionID, nie? Czyli te kukisy działowe. Natomiast nie ma takich e, łatwych, do zidentyfiko zidentyfikowania poza, poza tymi cookiesami prawda, i headerami, łatwych momentów do zidentyfikowania, okej, okay, mamy tam na pewno stos, stos javowy. Nie? Stąd też właśnie ci hakerzy nie, nie nakierowują się na, na, jeden, na jeden stos, nie? tylko na naszą, na naszą javę. I to jest jednym ze sposobów właśnie jest, jest dodawanie specjalnie cookiesu. Dobra, ale do rzeczy. W jaki sposób ja zaimplementowałem, zaimplementowałem tą, tą infrastrukturę? No przede wszystkim coś takiego jak e, typo C. E, to jest e, taki e, honeypot, który składa się z wielu innych honeypotów. To, co wam potrzebne jest jako deweloperom, e, e, znaczy wystawiającym web, to tak naprawdę Dionea, jeden z Hanejpotów, który jest w ramach tego tipota, natomiast tipot jest o tyle fajny, że po pierwsze jest za darmo, a lubimy darmowe open source'owe rzeczy. Po drugie dosyć łatwo się go stawia w oparciu o dockera, nie? Czyli też nie ma, nie ma jak gdyby takiego problemu, że, że gdzieś tam trzeba coś doinstalowywać, stawiać tą infrastrukturę. Nie, mamy ładnego dockera, którego się tam, docker composa, którego się wypakowuje, prawda, i do docker-compose-up-d, żeby było w tle i, i wszystko działa. No i przede wszystkim ma cały taki management, nie? Czyli, czyli mamy wszystkie te, wszystkie te rzeczy związane z zarządzaniem tymi naszymi poszczególnymi hanejpotami. Natomiast jeżeli ktoś chciałby sobie postawić na własnej infrastrukturze, no to wystarczy już sama Dione, a nie musicie stawiać całego takiego hanejpota. Dobra. Jakie wymagania systemowe ma, ma taki, taki Honeypot? No, niestety tutaj, jeżeli chodzi o wymagania systemowe, to trochę przygniata, ale to wynika głównie z tego, że jest tam Elasticsearch, nie? A przez to, że jest tam Elasticsearch, no to trochę tego RAMu zjada, bo okazuje się, że taka standalone. Wypakowana instancja typota zjada od 8 do 16 GB, przy czym na 8 GB było ciężko. Także, także ten RAM. Naprawdę zjadał, ale to głównie ten elastic search mi zjadał i potrzebowałem trochę dodać ograniczeń do dockera, żeby, żeby to działało w miarę płynnie. Jeżeli chodzi o przestrzeń dyskową, ja w 128 GB spokojnie się odnajdywałem, ale to wynika głównie z tego, że pliki logów, no bo. Takie hanypoty działają w ten sposób, że one wystawiają jakąś stronę, prawda? Ta, ta strona jest atakowana, następnie te, te ataki w postaci requestów, takich zwykłych http requestów, są odbijane do logów. Jeżeli one zostaną zidentyfikowane jako ten wektor ataku, no to można z tego pliku log, prawda, przerzucić go sobie w jakieś inne miejsce już spokojnie analizować. Jeżeli nie nie zostanie on zidentyfikowany jako atak, to tylko odbije się informacja, że taki request był. Nie? I dodatkowo te logi można rotować, tak jak zwykle w log4j, można je rotować po, czy to po i wielkości pliku, czy w jakichś innych dowolnie wybranych kryteriach. Mi akurat po wielkości pliku jest sobie rotowanie. Także, także te 128 GB bezproblemowo mi, mi wystarczało. Teraz tutaj zauważyłem jeszcze jedną rzecz w, w, tym, w tym obrazku, która, która akurat jest zła, bo chodzi też o to, kojarzycie temat Web Application Firewall. To są takie firewale, które których zadaniem jest filtrowanie właśnie tych znanych ataków. Nie? I teraz jednym z podejściem, taki praktyczny protip, jest taki, żeby stawiać honeypot'a przed Web Application Firewall, jeżeli chcecie mieć pełen wolumen ataków, a za Web Application Firewall, jeżeli interesują Was tylko nowe ataki, które przejdą przez Web Application Firewall. I może się takim, w business as usual, nie? może się okazać, że taki honeypot będzie całkowicie bezczynny, jeżeli będzie stał za, za Firewallem. Znaczy, za web application firewall, przepraszam za skrót myślowy. Nie? Także, także musicie brać pod uwagę, że w zależności, gdzie go w tej swojej infrastrukturze umieścicie, tam takie wyniki będą. Nie? Także, także trzeba to przemyśleć sobie. No ale dobra, wracamy do, wracamy do, do naszego tipota. Także jest on open source'owy, co jest akurat fajne, można go stawiać w, w różnych, w różnych konfiguracjach. Natomiast ja używałem nowego akurat na OVH go postawiłem, nie? Także jako Docker i bez problemu działa. To co dostajemy jako pierwsze, to dosyć dobrą konsolę administracyjną, ponieważ mamy możliwość udawania, a i potem również SSH, prawda, i sprawdzania, czy ktoś na przykład nie próbuje równocześnie logować się do naszej aplikacji webowej, ale też i atakować nasz serwer od strony SSH, no to większość tego managementu zdajecie sobie sprawę musi być przez, um, przez web zrobione. Co jest dosyć oczywiste. No, i tutaj mamy przede wszystkim kwestię pobierania logów, prawda, ustawienia jakiegoś dodatkowego networkingu, robienia update'ów, czy to samego tipota, czy ponieważ to jako Docker stoi na Debianie, no to możemy tego Debiana pod spodem też updateować. No, naprawdę dużo rzeczy, dużo rzeczy można robić z tej konsoli administracyjnej. Ale oprócz tego dostajemy normalnego Shell'a. Tak, w przeglądarce. Nie? Także ponieważ ten dostęp przez SSH jest ograniczony, no to dostajemy normalnego Shell'a z, z przeglądarki i możemy tam sobie podbijać te honeypoty, zmieniać czy też dodawać na przykład poszczególne konfiguracje. Szczególnie ten webowy honeypot Dionea jest bardzo, bardzo fajny w takim dokonfigurowaniu czy, czy konfigurowaniu. Także coś takiego na pewno warto robić. No i przejdziemy do, do statystyk, nie? czyli dostajecie jak gdyby out of the box bardzo dużo statystyk. Serio, ja nie potrzebowałem jakichś dodatkowych statystyk konfigurować, jeżeli, no bo dostajemy normalną grafanę, czyli to jest tak, że Honeypot jest dla nas źródłem danych, prawda? Potem on eksportuje to na Elasticsearcha. W Elasticsearchu dostajemy normalną kibanę i grafanę, żeby można było sobie albo odpytywać je, albo żeby robić wykresy. Nie? No i możemy normalnie takie wykresy, takie wykresy sobie dodawać, czy to poszczególne, jako poszczególne aplikacje, czy cały, cały dashboard, nie? Natomiast seria ja nie potrzebowałem zmieniać takiego dashboardu, nie? Także, także on był całkiem, całkiem ok w takiej domyślnej, domyślnej konfiguracji. Natomiast jeżeli ktoś chciałby pobawić się trochę logami, no bo czasem może być tak, że, że jest potrzeba, czy to zmienia zmiany formy logowania, nie, czy, czy zmiany informacji, które są logowania, to w ogóle... Tipot ma dosyć dobrą dokumentację. Natomiast oprócz tego większość tych logerów jest robionych w, jako i-handles, czyli takie handlery, i są to jAMLE. Normalnie pliki jamlowe, gdzie sobie tam definiujemy, prawda, co, nas, co nas interesuje. I potem dostajemy logi w formacie tak jak tutaj, no w zależności po waszej prawej, prawda, czy mojej lewej, dostajecie taką informację. Czyli jak widzicie, to jest zwykły JSON, prawda, którego później dalej można sobie parsować. Bez względu czy tam chcecie go parsować w jakimś narzędziu, czy, czy sami sobie coś napisać, no to ten JSON prawda, odpowiada większości informacji, które, które, zostały, które zostały przesłane. Tak jak tutaj mamy skąd, prawda? nastąpił atak, prawda, co zostało zaatakowane, który port i tak dalej, i tak dalej. To jest akurat informacja na temat ataków. Można też zrobić sobie taki kolejny handler dotyczący samego incydentu, czyli na podstawie ataku, takiego pojedynczego, dostajemy informację o jakimś konkretnym incydencie, nie? I wtedy zaraz powiem, do czego to, co, co dalej można z tym robić, natomiast generalnie możemy sobie wy, wy, takiego, wygenerować takiego json z opisem incydentu, prawda? Gdzie mamy informacje, jakieś tam ID, jakieś IP-ki, jakieś hostname'y, prawda? Jakiś protokół, który był atakowany w naszym przypadku, prawda? To i tak byłby albo 4.4.3, albo 80 chociaż bardziej 4.4.3 teraz, jeżeli mówimy o produkcji, no i można samego requesta też wklepywać, ale z tego requesta można też sobie wybierać, wybierać dane. Nie? I takie coś w ten sposób można wypluwać do jakiegoś pliku na przykład nie? Z, z logami, bo do tego zmierzam, że raczej się to konfiguruje na etapie plików z logami. Dobra, mamy te statystyki i co dalej? Nie? Co, co dalej z tym, z tym się robi? No przede wszystkim mamy możliwość reagowania na to co się dzieje z naszą aplikacją tak online prawda czyli tutaj mamy akurat przykład na CoWire SSH SSH honeypot, czyli to jest taki Honeypot, który udaje nam tego SSH i on wypluwa nam informacje do Cowire.json. JSON prawda no i na podstawie tego pliku Logów de facto, bo to jest plik logów, prawda możemy e, jakimś skryptem baszowym w najprostszym przykładzie, prawda, dodawać sobie do Host z e, e, blokowanie na przykład na jakieś 10, 15, czy na, e, czy na, na stałe e, blokowanie możliwości połączenia się z, z danego adresu IP. To jest akurat. Takie oparcie filtrowania tylko o adresy IP jest dosyć słabe, prawda? Bo te adresy IP mogą być za natem, możemy odciąć sobie kawałek w ogóle pod sieci, przez to, że, że, że w ten sposób zareagujemy, ale w każdym razie mamy uchwyt, nie? Mamy uchwyt do tego, że jeżeli coś się dzieje, jakiś atak jest przeprowadzany online, prawda? To my mamy w czasie rzeczywistym uchwyt do tego, żeby, żeby zareagować, nie? W najprostszym przypadku w ten sposób. Zwykle to się robi inaczej. Zwykle to zasila się reguły web application firewalli, nie? oparte o, o adresy IP, że blokujemy sobie kawałek Kawałek, kawałek sieci na jakieś 10, 15, 20 minut, czy na przykład na 4 godziny. Nie? I to bardzo spowalnia ten atak. I zwykle większość tych atakujących rezygnuje już z takiego ataku, jeżeli ma, jeżeli ma przyblokowanie możliwość. Zwłaszcza, że wiemy, z poprzednich slajdów, że są tam skrypty. Jeżeli e, nagle przyblokujemy taki skrypt, no to nie ma siły, on przestanie być wykonywany, nie? Więc, e, więc e, bo poleci tam jakiś timeout, jeden, drugi, trzeci, failover nie zadziała i, 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 i wyłączy się taki skrypt. Więc e, mamy możliwość, jak gdyby, broni, dodatkową warstwę obrony naszej aplikacji. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą, e, którą mamy. E, oprócz tego. Są te wszystkie narzędzia związane ze SMM, prawda? Czyli z automatyzacją obsługi zdarzeń. Ja wiem, że jako deweloperzy rzadko, przynajmniej ja przez te lata rzadko wchodziłem w taką rolę analityka security, prawda, i obserwacji, co tam w tych security Operation Center nazywanych. Potocznie sokami, co tam się dzieje. No ale w każdym razie oni mają takie swoje dashboardy. Jednym z takich przykładów dashboarda, którego w ogóle też Wam polecam jako, jako programiści, żebyście sobie chociażby zerknęli, co to jest, jest wazuch, on jest za darmo i ma możliwość właśnie takiej obsługi incydentów. A może obsługa to jest zbyt dużo powiedziane, natomiast bardziej chodzi o to, że możemy go na podstawie jakichś naszych honeypotów, czyli na przykład tego Coire, czy Dionea, to, Dione to jest właśnie ten honeypot, który odpowiada za wystawienie aplikacji webowej. Tam Normalnie można dodać do niego konfigurację z jakimś plikiem indeks, prawda, czy z dowolnymi resorsami, restowymi endpointami, które chcemy, które chcemy udawać, nie? czy też Surikata. I, i one wypływają nam logi w postaci plików, zwykle tych JSONowych, ale może to być inny format. Następnie taki wazuch, agent, on jest instalowany, ten system, czyli do, bo to się robi w Dockerach teraz, ewentualnie na udach kubernetesowych. Natomiast um, każdy z takich kontenerów, o, tego słowa szukałem, każdy z takich kontenerów ma własny agent um, zainstalowany, no i on pobiera nam kawałek tego, tego pliku log, prawda? I Przekierowuje go, czy też przesyła go do głównego serwera Wazuch, gdzie ten serwer główny, prawda tworzy nam incydent i zleca tam odpowiednie akcje. Nie? Czyli coś takiego również jest, jest możliwe i to się właśnie robi bardziej w korporacjach. Nie? Jeżeli mamy do czynienia z, z korporacjami, z taką produkcyjną aplikacją korporacyjną, no to zwykle takiego Wazucha się po prostu podpina pod to. Ale to nie wszystko. Oprócz tego, to co jeszcze się robi dzięki takim Honeypotom, to jest możliwość sprawdzenia, czy nasze hasła nie wyciekły. No bo jakbyście mnie zapytali, Tomek, dobra, mam takiego Honeypota, mam moją aplikację, no i teraz ta aplikacja, jej zadaniem jest wychwycić te ataki. Ale oprócz tego, zobaczcie, że ona to, co Wam pokazywałem tutaj wcześniej, ona potrafi sprawdzać jakie hasła weszły, prawda, jakie hasła zostały podane i jakie loginy były podane. I teraz jeżeli, oczywiście raczej haseł nikt nam nie pozwoli parsować, zastanawiałem się czy, czy w jakiejś mojej, w długiej mojej historii programowania czy miałem takie plain tekstem hasła i to było bardzo dawno. Natomiast normalnie to raczej to będą jakieś hasze haseł, nie? Więc raczej nie będziemy w stanie sprawdzić czy te hasła wyciekłych Tutaj w, w postaci tego wycieku i poszczególnych haseł, prawda, maczowania haseł. Natomiast tutaj w przypadku maczowania użytkowników już spokojnie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy nasza aplikacja, prawda, czy mieliśmy wyciek w naszej organizacji, bo jeżeli nagle ja dostanę na przykład z AMW, z AMW, nie, dostanę loginy, Gości, normalnie pracowników akademii, no to okazuje się, że no pewnie nastąpił ten wyciek. Nie? Więc też jestem w stanie zareagować na to, że, że taki wyciek wystąpił i dzięki temu jestem w stanie no na przykład wymusić zmianę haseł. Nie? Czyli widzicie, że dobra, jest to dodatkowa linia obrony, natomiast może też być przydatna właśnie w takim zarządzaniu i cyklu zarządzania użytkownikiem. Dość w fachowej nazwie nazywa rekonciliacja, nie? czyli możemy tam wymusić wymusić na użytkowniku jakieś akcje. Nie? Czyli, czyli coś takiego też jest możliwe. Tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją, chodzi o moją prezentację. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo.